Czy wszystkim się przedstawiam noty, czy oceny piłkarzy po meczu Polska kontra Austria, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Oczywiście oceny tutaj Romana Kłotonia oraz Artura Wichniarka, no też przedstawia swoją ocenę poszczególnych piłkarzy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Roman Kłotoń, Artur Wichniarek ocenili praktycznie ten mecz Polska kontra Austria, remis 0-0, no fatalny tak naprawdę styl gry, no wynik może jest w jakimś stopniu satysfakcjonujący, dobrze, że nie przegraliśmy, natomiast styl gry praktycznie jest tutaj no fatalny, absolutnie on nie satysfakcjonuje. Pojawia się takie pytanie tak naprawdę, jak ta reprezentacja ma się zaprezentować właśnie na mistrzostwach, tak? I nawet jeżeli zakwalifikujemy się, no raczej tutaj nie ma możliwości, żebyśmy się nie zakwalifikowali, no to jak mamy praktycznie tutaj zaprezentować się już na samych tych mistrzostwach, pojechać tam po to, żeby znów przegrywać, po to, żeby znów po prostu dostawać w czapkę, tak? No to nie ma po prostu zbytnio sensu. Fatalnie to po prostu wygląda, tak? Jeśli chodzi o styl gry, szarpany, ta piłka wygląda jak praktycznie gorący ziemniak w reprezentacji Polski, w wykonaniu po prostu polskich piłkarzy. Jak najszybciej oddawali praktycznie piłkarze tą piłkę, bali się odpowiedzialności, brak rozgrywania tej piłki, poszanowania i tak dalej. No dobra. No i teraz tutaj tak, Roman Kołtoń ocenił tak razem z Arturem Wichniarkiem w skali od 1 do 10. Fabiański to jest ocena na 7, Kędziora ocena 6, Glik 6,5, Bednarek 4,5, Bereszyński 6, Kownacki 4, zmieniony w Błaszczykowski, zmieniony po prostu tak przez Błaszczykowskiego w 58 minucie. I tutaj, znaczy w 58 minucie wchodzi Błaszczykowski i w 77 minucie wchodzi Glik, tak? I oni są praktycznie bez noty. Bielik 7,5, Zieliński 5, Krychowiak 7, Grosicki 6,5, w 70 minucie wchodzi Szymański, tutaj ocena 5,5 i Lewandowski 5, tak, gdzie praktycznie ta ocena wyjściowa to jest 5, tak to by wyglądało, czyli Fabiański 7, Kędziora 6, Glik 6,5, Bednarek 4,5, Bereszyński 6, Kownacki 4, Błaszczykowski bez noty, Klik bez noty, Bielik 7,5, Zieliński 5, Krychowiak 7, Grosicki 6,5, Szymański 5,5, Lewandowski 5, tak. No na pewno tutaj Kownacki, jeśli chodzi o to zestawienie, bardzo słabo wyglądał, tak? Bardzo słabo po prostu on się spisał, jeśli chodzi o ten mecz z Austrią. Zresztą ja o tym mówiłem, tak? Już praktycznie przed tym meczem, że Kownacki się nie sprawdzi w tym meczu. Austria to bardzo mocny przeciwnik. Może po prostu w innym meczu rzeczywiście dałby radę tutaj Kownaś. Natomiast w tym meczu po prostu zabrakło go. Wiadomo, że tutaj selekcjoner jakby nie postawił na piątka, tak? Bo wcześniej się nie spisał, też Milanie nie strzela tych goli. Ale no, według mnie po prostu, ja nawet sądziłem podczas tego meczu, że praktycznie w drugiej połowie selekcjoner prowadzi praktycznie piątka za Kownackiego, no ale tak się nie stało. Jeśli chodzi o Błaszczykowskiego, no fatalny tak naprawdę występ, tak, tylko 15 minut praktycznie grał na boisku i potem praktycznie zszedł kontuzja. Fatalna, fatalna po prostu tutaj sytuacja. No nie była to jego wina, tak, ale no wiadomo, że już po prostu nie daje rady, jeśli chodzi o tą reprezentację. I fizycznie, kondycyjnie, widzieliśmy to praktycznie, niepotrzebnie tutaj selekcjoner się praktycznie na niego uparł. No i teraz tak, jeśli chodzi o Lewandowskiego, starał się, próbował, szarpał, nawet wracał praktycznie tutaj na swoją połowę, no ale Lewandowski praktycznie bez piłek, bez rozgrywania tej akcji sam nic nie da rady, tak, tam są po prostu obrońcy, którzy bardzo szybko go kryją, tutaj trzeba naprawdę rozgrywać tą piłkę, żeby po tym padł gol. Sam Robert Lewandowski nie zmieni tej gry, tak, nie można powiedzieć, że Robert Lewandowski grał tutaj kiepsko, bo starał się, no ale to jest za mało, tak? Często Robert schodził gdzieś do boku, cofał się praktycznie do działań defensywnych, bezsensowne kompletnie, czy nie bezsensownie, znaczy Robert to dobrze to robił, tak? Ale brak było pomysłu tak naprawdę na zagospodarowanie Roberta. Robił to, no bo oczywiście wykonywał pracę, to jest dobre, tak? Natomiast tak nie powinno być, no Robert Lewandowski powinien gdzieś krążyć po lukarnym, do niego powinna dogrywana być piłka, tak? To ma miejsce właśnie w Bayernie, no ale wiadomo, tutaj to jest zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o reprezentację. Glik bardzo dobrze się prezentował, widzieliśmy praktycznie kilka razy sytuacje, gdzie oddawał strzały na bramkę, na pewno ten mecz z Austrią był lepszy w stosunku do tego meczu ze Słowenią, że było więcej strzałów na bramkę. Glik był bardzo bliski praktycznie zdobycia gola, nawet tutaj w polu karnym, tak, z strzały z rzutu rożnego, gdzie praktycznie tą piłkę z główki dawał tak z główki strzał na bramkę, no ale ostatecznie po prostu bramka nie wpadła. No i potem mamy tak,
Zieliński 5. Według mnie jest słaby tak naprawdę występ Zielińskiego, tak? Zieliński dużo praktycznie nie daje tej reprezentacji. Wielkie są oczekiwania, to, że Napoli i tak dalej, po prostu względem Zielińskiego, ale tak, żeby Zieliński oczarował, żeby można było powiedzieć, że to jest jego mecz, no to dawno tak nie było. Krychowiak naprawdę prezentował się z dobrej strony. Nie można po prostu Krychowiakowi po prostu odmówić zaciętości, walczności w meczach reprezentacji. Grosik 6,5, ta ocena, tak, ja bym tutaj powiedział, że Grosik starał się, szarpał, ale to już kondycyjnie nie daje rady, takie się oci po prostu te skrzydła absolutnie, tak. Zresztą było widać duże zmęczenie praktycznie już w pierwszej połowie Grosika. No to co mówi chociażby Zbigniew Boniek, no musimy szukać po prostu nowych skrzydłowych, no nie możemy bazować ciągle na tym samym składzie. Szymański 5,5, według mnie Szymański tutaj niższa nawet ocena, nie dał rady po prostu, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o ten mecz, kompletnie niewidoczny. Potem mamy tak, Fabiański 7, no Fabiański praktycznie bardzo dobry występ, tak? Przede wszystkim wybronił tę sytuację sam na sam z Arnautowiczem, bardzo niebezpieczne, także Fabiański bez tutaj żadnego zarzutu. Kędziora 6, tutaj ja bym go troszeczkę niżej praktycznie ocenił, tak? Niż tutaj rzeczywiście Roman Kołtuń go ocenił i Artur Wichniarek. Bednarek 4,5. Bednarek nie, według mnie po prostu Bednarek w tej ocenie powinien mieć wyżej, tak? Były sytuacje tam, praktycznie bym ocenił tu Bednareka na 5, a nawet 5,5. Były takie sytuacje, że praktycznie Bednarek, chociażby taka jedna sytuacja, gdzie piłkę wybił Bednarek tak piszczelem, na całe szczęście po prostu ta piłka nie wpadła do bramki, także podejmował ryzykowne decyzje, ale które nie skończyły się jakimś po prostu porażką, jakimś po prostu spektakularnym klęską. Także ja uważam, że Bednarek, dobry mecz był, tak, w wykonaniu Bednarka. Przeciętny, no dobry po prostu, przeciętny. Bereszyński 6, Bereszyński rzeczywiście starał się, szarpał, bardzo wysoko podchodził praktycznie pod bramkę przeciwnika, były takie sytuacje, że włączał się fakcje na bramkę, no ale troszeczkę to trochę pomylenie, tak, roli po prostu według mnie, no tutaj, no było to było takie kombinowanie, próba i tak dalej, ale to powinno przesuwać się całymi informacjami, lepiej to powinno wyglądać. No i potem mamy tak, Kownacki 4, to jest oczywista sprawa, tak, Kownacki bardzo kiepsko wyglądał w tym meczu. Błaszczykowski bez noty, tutaj ciężko ocenić Błaszczykowskiego, no bo to jest 15 minut na tle 90 minut, to nie można po prostu wydać oceny. Klich też po prostu wszedł w 77 minucie, praktycznie na ostatnie kilkanaście minut, 13 minut, to też tutaj ciężko ocenić. Bielik 7,5, o, Bielik to na pewno po prostu najwyższa nota z całej tej drużyny, bo rzeczywiście starał się, nie bał się po prostu sytuacji tutaj, decydował się też na odważne praktycznie decyzje, potrafił dostać piłkę od bramkarza, praktycznie kiwnąć tutaj przeciwnika, nie wybija ją na oślep do przodu, także nie bał się, no ewentualna strata piłki przez Bielika mogłaby spowodować, doprowadzić do bramki, doprowadzić do gola. Muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem zdziwiony, ponieważ Łukasz Fabiański, taki jakby, tu jest zły sposób zagrania, nie wiem czy on wynikał po prostu jakby od strony Łukasza Fabiańskiego, ale może od selekcjonera, a więc rozpoczynanie gry od praktycznie bramkarza, dogrywanie piłki do obrońców i następnie przez kolejne formacje, to według mnie jest duży błąd. Znaczy ja wiem, że praktycznie w tych klubach topowych dzisiaj nikt nie wybija na oślep, bo jest jakby taka teoria, że nie ma sensu wybijać piłki po prostu na połowę przeciwnika, bo może ją strącić przeciwnik, później po prostu piłka zostanie odkopnięta i bardzo łatwo trafi znowu do bramkarza, tak? Natomiast tutaj akurat w przypadku reprezentacji Polski za każdym razem według mnie Fabiański powinien wykopywać tą piłkę na połowę boiska, bo za połowę boiska, ponieważ była duża nerwowość, tak powiedziałem, no tak praktycznie polskich piłkarzy, ta piłka parzyła jak gorący ziemniak i oni rzeczywiście powinni wykopać tą piłkę, bramkarz za każdym razem powinien wykopać tą piłkę praktycznie za połowę boiska, tak, na tak zwaną aferę, większe byłoby prawdopodobieństwo, że mogliby zrobić coś z tą piłką, natomiast to był błąd, właśnie rozgrywanie praktycznie od tyłu tej piłki, bo była duża nerwowość, niezgranie tej obrony, ewentualnie tutaj, no, jeszcze brakowało tego, żeby na przykład Arnautowicz przejął praktycznie piłkę,
oddał strzał na naszą po prostu bramkę. Za duża nerwowość, za duża po prostu odpowiedzialność, troszeczkę chyba stres po prostu paraliżował tych piłkarzy, więc Fabiański według mnie nie powinien zaczynać praktycznie od obrońców, tak, od podania do obrońców, tylko jak najszybciej wybijać praktycznie tą piłkę. No i teraz tak, Krychowiak 7, Grosicki 6,5, Szymański 5,5. Ja powiem tak, Szymański wszedł praktycznie w 70 minucie, ja bym go nie ocenił, tak? Za mało czasu po prostu było na to, żeby go ocenić, natomiast ja bym powiedział, że nawet trochę niżej bym tutaj ocenił Szymańskiego. Tak się prezentowała ta nasza drużyna. No ale ogólnie słabo, słabo po prostu. Chodzi o styl gry. Jest to oczywiście wymęczone, nikt nie dzwoni tutaj Jerzego Brzęczka, bo przecież Zbigniew Boniek powiedział, że będzie on selekcjonowany do końca kadencji. Natomiast to wygląda bardzo, bardzo po prostu źle. Austria w ogóle była niemrawa, były momenty, gdzie piłkarze praktycznie stali, chcieli najniższym kosztem po prostu tutaj ewentualnie zwyciężyć. Gdyby Austria walczyła do samego końca, gdyby to był mecz o śmierć i życie, to naprawdę mogliby tutaj rozklepać Polaków 3-0. Natomiast Austria zbytnio nawet nie podjęła mocno rękawic, tak? Z Łotwą sobie poradzili spokojnie 6-0. Natomiast tutaj, no, według mnie Austria była do pokonania, tak? Natomiast rzeczywiście tutaj Austria nawet tutaj kwestie mentalności, motywacji, bo widać, że nie chcą po prostu tutaj za bardzo walczyć. Natomiast jeśli chodzi o naszą drużynę, przede wszystkim skupmy się na tym, no kiepski styl gry, tak? Musi dużo po prostu popracować to Jerzy Brzęczek nad tą drużyną, nad zgraniem praktycznie tej drużyny i nad pracą poszczególnych formacji. To wszystko dzisiaj, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, trzymajcie się.